To jeszcze nie, tutaj nie jest cel. Ale co, ja pójdę tu. Znowu będę hakował. O kurde. Przez przypadek sobie zaznaczyłem, na szczęście się wyłączyło to zaznaczenie. Może się po jakimś czasie po prostu wyłącza. Kiedyś miałem z tym problem. Myślałem, że to się... że trzeba po prostu wtedy od nowa zacząć. No ale nie podoba mi się. O! Jesteś człowiekiem! Kiedy zobaczyliśmy otwarte drzwi, myśleliśmy, że Turiani nas znaleźli. Podoba mi się tutaj, że są jakieś nowe projekty lokacji, nie tylko te jak Mass Effect 1, że było praktycznie cały czas to samo. Od wybuchu zarazy ścigają nas błękitne słońca. Zabili tylu ludzi, co ta choroba. Czemu błękitne słońca was ścigają? Nie zrobiliśmy nic złego. Praktycznie wszystkie inne rasy w dzielnicy chcą naszej śmierci. Obwiniają nas za tę zarazę. Ludzie nie chorują, a żadnego innego dowodu im nie trzeba. Bóg wie, ilu z nas już zabili. Powinni pilnować worczów, nie nas. Od wybuchu zarazy stopniowo przejmują teren błękitnych słońc. Powiedziałaś, że worcze pojawili się po wybuchu zarazy? Zaraz po objęciu dzielnicy kwarantanną. Worcze są odporni, więc nie chorują. Nie wiem, skąd się wzięli. Nigdy nie było tu zbyt wielu worczów. Wszystko to wyglądało na zaplanowane. Tyle, że nikt nie wierzy, że worcze są zdolni stworzyć takiego wirusa. Błękitne słońca potrzebują innego kozła ofiarnego. Na przykład nas. Powiedziałaś, że worcze przejmują teren błękitnych słońc? Próbują. Błękitne słońca łatwo się nie poddadzą. Zaraza ich osłabiła, ale mają wystarczającą siłę ognia, żeby utrzymać część terenu. Turianie są w odwrocie. Im dalej w głąb dzielnicy, tym więcej zobaczysz worczów. Chyba, że oni pierwsi zobaczą ciebie. Co jeszcze możesz mi powiedzieć na temat zarazy? Kiedy wybuchła? Pierwsze zachorowania nastąpiły jakieś 2 tygodnie temu. Nikt nie zwracał na nie uwagi, dopóki choroba nie zaczęła się szerzyć. Zwykle do śmierci mija około tygodnia, ale zaraza szybko się rozprzestrzenia. 3 dni po pierwszym przypadku mieliśmy ponad 50 zachorowań. Wtedy wszyscy zauważyli, że ludzie nie chorują. Potem wprowadzono kwarantannę i rozpętało się piekło. Wiesz może, jak chorzy się zarazili? Nie jestem pewien. Pewnie drogą powietrzną. Nawet kiedy błękitne słońca zaczęli zamykać ofiary we własnych mieszkaniach, nie opanowali zarazy. Teraz od razu zabijają chorych i palą zwłoki na ulicach. Ale to nic nie daje. Zaraza pochłania dziesiątki ofiar. Opowiedz mi o błękitnych słońcach. To gang najemników. Głównie Turian. Dawniej rządzili w tej dzielnicy. Na ogół utrzymywali ład i równowagę. Dopóki dostawali pieniądze za ochronę, wszystko było w porządku. Stawki były rozsądne. A przynajmniej jak na Omegę. I wtedy wybuchła ta przeklęta zaraza. Wszyscy zaczęli umierać. Pojawili się worcze, błękitne słońca stracili kontrolę, a cała dzielnica stała się strefą wojny. Szukam Mordina Solusa. A, tak. Jego. Ma klinikę na drugim końcu dzielnicy. Podobno przyjmuje uchodźców. Próbuje pomagać ofiarom zarazy. Chroni ich przed błękitnymi słońcami i worczami. Akurat. Lekarz z wojskowymi mechami pomagający ludziom za darmo. Na Omedze. Dorośli. Nie przepadacie za doktorem i jego kliniką. Worcze próbowali się tam wedrzeć. Wykosił ich bez wahania. Pach, pach, pach. Nawet nie skorzystał z mechów. Wtedy błękitne słońca dowiedziały się, że daje schronienie ludziom i chciały spalić klinikę. Ich też zabił. Potem wszedł do środka i wrócił do pracy. Jest wyprany z uczuć. Pewnie był w swoich oddziałach specjalnych. Czemu wszyscy się dziwią, że on ich zabił, jak oni mu chcieli spalić klinikę? No, to jest normalne chyba w takiej sytuacji. Nie rozumiem tego. Nie możecie tkwić w tym mieszkaniu. Jeśli dotrzecie do Mordina, może przynajmniej dożyjecie końca kwarantanny. Oszalałeś? Nie mamy szans. Na ulicach roi się od błękitnych słońc i worczów. Nie mamy nawet pistoletów. Poza tym nie będę ryzykował życiem z powodu plotki, że jakiś salarianin da mi schronienie. Nie przepadacie za doktorem i jego kliniką. Worcze próbowali się tam wedrzeć. Ich też zabił. Potem wszedł do... Nie możecie... Oszalałeś? Poza tym nie będę ryzykował życiem z powodu plotki, że jakiś salarianin da mi schronienie. Wiem, że się boicie, ale klinika Mordina jest waszą jedyną nadzieją.
Ja będę walczyć z błękitnymi słońcami i worczami, więc nie mogę was zabrać ze sobą. Ale obiecuję, zrobię co w mojej mocy, żebyście mogli bezpiecznie pójść moim śladem. To ryzykowne, ale inaczej nie macie szans. Dobra, masz rację. Nie mamy szans, jeśli tu zostaniemy. Musimy spróbować. Poczekamy chwilę, aż oczyścisz drogę. I ruszymy do kliniki Mordina. Jeśli nam się poszczęści, spotkamy się tam. O. Zabiorę wam kredyty, po co wam? Fajne to mieszkanie takie. Bez ścian, co prawda. A łazienkę tu mają w ogóle? No nie, właśnie. Gdzie oni się załatwiają swoje potrzeby? Czyżby była jakaś wspólna? Może tutaj jest jakieś wejście? Nie wiem. Nieważne. Chodźmy dalej. A dalej idziemy tędy. Teraz broń już się powinna przydać. A co to takiego? No tu jak już będę miał tego doktorka, to może wtedy się uda te ulepszenia do broni dawać. No zobaczymy. Już byli wszyscy? Tam to zaraz wybuchnie. Jakiś lepszy był. Uda, amunicja mi się kończy. Tarcze mi spadły, muszą się naładować. Weszło w cel. Okej, mamy już amunicję. O kurde, on ma miotacz ognia. Wredna suka, co? Chyba weszliśmy na terytorium Worczu. Chyba. Błękitne słońca oddały spory kawał terenu. To im dobrze nie wróży. No ale to jest... A, to teraz już jest blisko. Czyli najpierw, zanim załatwię sobie ten teren, trzeba jeszcze tutaj gdzieś indziej się najpierw. Tak, najpierw, no powtarzam się. Najpierw tutaj. O, ale to nic nie zmienia. Dobrze. Tam jest jeszcze jakieś przejście. Co drugą, mam jakieś zadanie poboczne? Tutaj nie dostałem żadnego zadania pobocznego, chociaż zdecydowałem się pomagać ludziom.
A co tu się dzieje? Szabruje się. Hej, nie słyszysz? My to znaleźliśmy, to nasze. Daj spokój. Same śmieci, ten lokal jest jeszcze gorszy niż poprzedni. Co robicie w tym mieszkaniu? To wy zabiliście tego Turianina? Co, tego tam na podłodze? Nie, to dzieło zarazy. My tylko inwentaryzujemy jego dobytek. Okradacie umarłych. Bardzo nisko upadliście. O co się rozchodzi? Przecież nie będą tęsknić za tymi gratami. Wykazujemy się przedsiębiorczością. Zaraza nie dotyka ludzi, więc możemy się obłowić. Poza tym, jeśli my tego nie zabierzemy, zrobią to worcze albo błękitne słońca. Lepiej my niż oni, co nie? Jakoś nie przeszkadza mi to, że zabierają rzeczy zmarłym ludziom, żeby... Jeżeli może wydostać się z tej biednej dzielnicy, no. Znasz Salarianina, Mordina... Trzeba korzystać na czymś nieszczęście, no niestety tak tutaj jest. Jeśli tam idziesz, weź zapas amunicji. W okolicy roi się od błękitnych słońc i worczów. Co jeszcze możesz powiedzieć o zarazie? Nie wiem. Zaczęła się z tydzień temu. Obcy zaczęli padać jak muchy. Potem dzielnicę objęto kwarantanną. Stwierdziliśmy, że musimy o siebie zadbać. Zaczęliśmy przetrząsać mieszkania i zabierać, co tylko dało się wynieść. Niewiele znaleźliśmy. To dość uboga okolica. Co wiesz o worczach? Błękitne słońca ich powstrzymywały, ale teraz złapały zarazę, a worcze próbują przejąć dzielnicę. Nie wiadomo, kto będzie górą. My wolimy się od tego trzymać z daleka. Powiedz mi wszystko, co wiesz o Mordinie Solusie. To wariat. Opatrzy ci postrzał za darmo, a potem cię spierze i wyrzuci na zbity pysk, jak będziesz chciał podprowadzić jakieś prochy. Powiedz szczerze, należało ci się. On nie może być lekarzem. Żaden lekarz nie załatwiłby w ten sposób oddziału błękitnych słońc. Wiem tylko, że w jego klinice lepiej nie podskakiwać. Ta dzielnica jest w rękach błękitnych słońc, zgadza się? Dawniej tak było. Póki zaraza nie zabiła połowy z nich. Już niedługo worcze ich wykończą. Trochę mi ich szkoda. Błękitne słońca miały wszystko na oku. Na ogół utrzymywały porządek w dzielnicy. No dziękuję bardzo, się fajnie z wami rozmawiało. Musimy iść. Zostaniemy tu jakiś czas. Odpoczniemy trochę. No, powodzenia. Dużo roboty. Zostało nam jeszcze sporo mieszkań do... Tylko tej, nie sprzątajcie tych mieszkań. Słyszycie, nie sprzątajcie tych mieszkań, w których ludzie mieszkają. Rozumiano? Albo jakieś inne stworzenia. Nawet te, które są zarażone. Bez przesady. Tym drogą mogę wam pokazać, jak gra wyglądałaby bez moda SweetFX. Tak. No, muszę się przyznać, że... No, te barwy są w taki sposób lepsze. Bardziej kontrastują ze sobą, można powiedzieć, ciemne przestrzenie i te jaśniejsze. No, to jest takie tutaj... płytkie wszystko. Okej, tu już jest ta klinika. Dało się dotrzeć. Chyba, że to jeszcze trzeba się będzie bić. Nie, już nie. Żadnych numerów w klinice. Chyba, że chcecie mieć do czynienia z tymi mechami. Wrogowie pokonani! Może ja nie będę chował tej broni, to on nie będzie tak krzyczeć. Gotowe. A, fajnie tutaj jest. Mordin jest gdzieś tutaj. Porozmawiaj z nim. Przyda nam się każda pomoc. Przepraszam, nie mam czasu na pogawędki. Poszukaj Mordina. Mordin uratował mi życie. Wiele mu zawdzięczam. Po drodze widzieliśmy ludzi okradających mieszkania zmarłych. Okrubieństwo. Ta klinika to sanktuarium. Jeśli szukasz kłopotów, idź gdzie indziej. Tutaj trzeba pomagać takim placówkom i starałem się pomóc. Szkoda, że tak tego Mordina źle traktują poza tym miejscem. Profesorze, kończy się cypoksydyna. Użyj malanarydy. Mamy jej pod dostatkiem. Prawie tak samo dobra. Gdzie on jest? Wywołuje skutki.
uzupełni butemerolę. Malaryna i butemerol, rozumiem. Cenozyna jest katalizatorem. Łączy się z markerami. To jest. Trudno ją znaleźć. Droga w masowej produkcji. A może heflaty? Zbyt niestabilne. Niejednoznaczne wyniki. Lepszy demoza. Jakieś ulepszenia? Okej, Mordin, wreszcie możemy porozmawiać. Mój przyszły członku załogi najprawdopodobniej. Profesor Mordin Solus? Nie widziałem was w tej okolicy. Za dobre uzbrojenie jak na uchodźców. Brak najemniczych mundurów. Kwarantanna wciąż trwa. Jesteście tu w innym celu. Worcze? Chcecie oczyścić okolice? Mało prawdopodobne. Worcze to objaw, nie przyczyna. Zaraza? Ocena przydatności jako broń? Nie. Za dużo karabinów, za mało sprzętu badawczego. Żołnierze, nie naukowcy. Może najemnicy? Szukacie kogoś? Spokojnie, Mordin. Jestem komandor Shepard. Przybyłem tu, żeby cię odnaleźć. Mam ważne zadanie i potrzebuję twojej pomocy. Zadanie? Jakie zadanie? Nie, zbyt zajęty. W klinice brakuje ludzi. Zaraza szerzy się za szybko. Kto cię przysłał? Tajna grupa finansowana ze środków prywatnych. W związku z plagą? Nie dotyka ludzi. To jakaś ludzka sprawa. Niewiele ludzkich organizacji mnie zna. Sprzęt wskazuje na związek z wojskiem. To nie standard przymierza. Widma nie są ludźmi. Terra firma zbyt niestabilna. Tylko jedna możliwość. Cerberus cię przysłał. Niespodziewane. Jesteś bardzo dobrze zorientowany. Skąd salariański naukowiec dowiedział się o Cerberusie? Miałem z nimi sporadyczny kontakt. Myślałem, że współpracują tylko z ludźmi. Czemu prosi cię o pomoc salarianina? Zbieracze porywają całe populacje ludzkie. Dowiemy się dlaczego i powstrzymamy ich. Zbieracze? Ciekawe. Zaraza w slumsach powstała w próbówce. Zbieracze mają możliwości techniczne, by ją stworzyć. Jedna z niewielu takich grup. Nasze cele mogą być zbieżne. Najpierw trzeba zwalczyć zarazę. Mam już lek. Trzeba go rozprowadzić za pomocą Centrum Kontroli Środowiska. Pilnują go worcze. Trzeba ich zabić. Wejdę tam i zajmę się worczami. Co to było do cholery? Worcze wyłączyli systemy kontroli środowiska. Próbują wszystkich zabić. Musisz przywrócić zasilanie, zanim cała dzielnica się udusi. Proszę, szczepionka na zarazę. I coś na szczęście. Ciężka broń martwych najemników błękitnych słońc. Może się przydać na worcze. Jeszcze jedno. Daniel, mój asystent, poszedł na teren worczów. Szukał chorych. Nie wrócił. Jeśli go spotkam, spróbuję mu pomóc. Dziękuję. Mówiłem, żeby nie szedł, ale jest bystry. Wiele osiągnie. Mam nadzieję. Znalazłem chorego batarianina niedaleko wejścia do tej strefy. Możesz wysłać kogoś na pomoc? Ryzykowne. Błękitne słońca i worcze wciąż walczą. Dzielnica niebezpieczna. Zobaczę, co się da zrobić. Co możesz mi powiedzieć o zarazie? Zaawansowany projekt. Podejrzewałem zbieraczy już wcześniej. Przypuszczalnie w celu eksperymentalnym. Niszczy układ oddechowy mutacjami genetycznymi. Pomnięcie ludzi ma sens. Niepotrzebne mutacje ludzkiej struktury genetycznej dla uzyskania różnorodności. Niepotrzebne mutacje? O czym ty mówisz? Może to cel istnienia wirusa. Testowanie możliwych poziomów mutacji różnych gatunków. Przerażające, ale zbieracze są do tego zdolni. Wśród ludzi panuje genetyczna różnorodność. Szerszy zakres niż u innych istot rozumnych. Ma sens zrobić z nich grupę kontrolną. Co wiesz o worczach? Tchórzliwi, oportunistyczni padlinożercy. Brak taktyki i agresji. Niezwykła dla nich skala ataku. Podejrzewam, że worcze pracują dla zbieraczy. Roznoszą zarazy i zbierają dane. Brak dowodów, ale oznaki pasują do teorii. Wiesz, gdzie znajdę Daniela? Nie. Podobno na terytorium worczów są uwięzieni chorzy batarianie. Daniel poszedł z pomocą. Ostrzegałem, żeby nie szedł. Zbyt niebezpiecznie. Pacjenci potrzebują go tutaj. Nie posłuchał. Sam chciałem go szukać. Nie mogę zostawić kliniki. Muszę opiekować się pacjentami. Miałeś jakieś kłopoty w klinice? Nic wielkiego. Błękitne słońca przyszły po ludzi. Groziły. Zabiłem ich, zanim sprawy zaszły za daleko. Jak na lekarza traktujesz wyjątkowo spokojnie zabicie grupy najemników? Nie zawsze byłem lekarzem. Byłem w salariańskim oddziale do zadań specjalnych. Potrafię sobie radzić. Korzyść z bycia salarianinem. Turianie, kroganie, worcze. Oczywiste zagrożenie.
Po mnie nikt się nie spodziewa. Ruszajmy do stacji kontroli środowiska. Ruszajmy. Dostałem coś. Dostałem kilka zadań pobocznych. Znaczy jedno tak naprawdę. Dostałem też jakąś broń. O i punkt. Dla każdego, oprócz nie dla, tylko nie dla mnie. Miranda. Aha, nie, oni po prostu już mieli punkt. Dobrze. Ale chwilę, jak mam zmienić im ekwipunek? Właśnie tu jest ten problem, że nie można zmienić normalnie ekwipunku. Tutaj trzeba. Ktoś korzysta tutaj z pistoletu? Aha, nie sprawdzę teraz. Shepard. Aha. Aha, czyli z tego wynika, że jednocześnie możemy wszyscy nosić bronię. Jedną bronię chyba. W tej chwili to pewnie najbezpieczniejsze miejsce w całej dzielnicy. Nie chcemy tego. Okej, ty masz pistolet maszynowy, weź sobie to. Ty masz strzelbę, zostanie, niech tak zostanie. Dobrze. Zmień broń! Gotowe! Okej, spróbuję może z, troszkę ze snajperki. Fajnie nawet się strzela tym, muszę powiedzieć. No to jedziemy. Prosto w cel! A jeszcze muszę przetestować sobie to. Miotacz osobliwości. Niech będzie reteraz. Ciekawe. Nie żyje! Okej, dostałem taki pistolet skuteczny przeciw pancerzowi. Spróbuję go teraz wykorzystać. Fajnie schodzą. Muszę powiedzieć, że strzelanie w tym Mass Effectie sprawia przyjemność. Nawet. Tam też, tam poprzednim też oczywiście coś tam dodawało, ale teraz jest to lepsze. Takie mam, takie jest moje zdanie. Moje subiektywne zdanie. Chodźcie tutaj. Zrozumiałam.
Aha, czyli jedyna droga i tak jest tam. No bo tutaj nic nie ma. No chyba, że tu. Jeszcze. A, jest coś. Terminal hazardowy. Do skakowania. Okej, białe takie pomarańczowe, niebieskie. Niebieskie, pomarańczowe, niebieskie. Źle? Niebieskie. Kurde. Czas mi się skończy. Aha. Okej, udało się. Drogą. Mam amunicję teraz tutaj, tak? Znowu hakowanie. Tu nie ma tego. Okej, jest. Jak się to zrozumie, to nawet fajnie się hakuje. Okej, mam tutaj dwie. Dwie pary drzwi. Nie wiem, czy tak się mówi. Mówię prawdę. Pracuję w klinice Mordina. Przyszedłem wam pomóc. Wiemy, że roznosisz wirusa zarazy. Widzieliśmy fiolki w twojej torbie. Nie! Te fiolki zawierają lekarstwo. Proszę, musicie mi uwierzyć. Może odetniemy ci palce. To powinno ci... Uwaga! Nie ruszaj się. Zrób choć krok, a zabijemy twojego kumpla. Wiem, że się boicie. Worczów. Zarazy. Ale on nie jest niczemu winien. Jeśli roznosił wirusa, dlaczego wszedł na terytorium Worczów? Oni są odporni. Masz rację. On ma rację. To nie ma sensu. Jeśli uwolnimy więźnia, będziemy mogli odejść? Macie moje słowo. Puśćcie go. Spełniliśmy twoje życzenie, człowieku. Możemy odejść? Tak jak się umawialiśmy. Ludzka szlachetność. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. No widzisz. Dziękuję. Myślałem, że mnie zabiją. Mordin cię przysłał, żebyś mnie znalazł? Profesorowi przyda się teraz twoja pomoc. Ma za dużo pacjentów, a za mało ochotników. Dobrze. Natychmiast ruszam. Jeszcze raz dziękuję. Jestem ci ogromnie wdzięczny.